Cześć, ja się nazywam Kuba Kaźmierczyk, na co dzień profesjonalnie zajmuję się fotografią, a dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak przy użyciu mojego iPhone'a 10 zrobić smakowite zdjęcie kulinarne. Tutaj już czeka na nas scenka, którą przygotowaliśmy. Zamówiliśmy burgery, burgery od lokalnych dostawców. Ustawiliśmy je na zwykłym, najprostszym stoliku. Przy czym, kiedy będziemy fotografować tego typu rzeczy, dobrze by było, żeby zadbać o to, żeby tło wyglądało w miarę naturalnie. I tutaj stąd mamy ten fornirowany stolik. Ale jako tło tego stolika robi nam nadruk na PCV. To jest, to jest nadruk po prostu desek, takie tła możemy zamówić w sieci. I o ile one są w tle, wyglądają całkiem naturalnie. Dodatkowo, jeśli chodzi o naszą scenkę, fotografując burgery, warto jest lekko przełożyć górę bułki, tak, żeby pokazać to, co mamy w środku. Czyli mięso, ser pomidora. Tutaj mamy jeszcze inne dodatki. Natomiast uzupełnieniem naszego kadru będą frytki, które są w koszyczku. Jeśli chodzi o samą, samą stękę, to ułożyliśmy burgery na takich naturalnych deskach. Można je kupić albo w sklepie, albo na jakimś targu. Fajnie, żeby one nie były takie bardzo regularne. Tutaj mamy nieregularne kształty od jakiegoś pana, który robi po prostu deski. Dodatkowo dobrze wyglądają często szmatki. Im często, im bardziej wygniecione, im bardziej takie potargane, tym lepiej będą wyglądały na zdjęciach. Jeśli chodzi o naszego smartfona, włączę sobie nagrywanie mojego ekranu, tak żebyście widzieli dokładnie to, co robię. I teraz włączam aplikację fotograficzną. I tutaj, mimo że robimy fotografię kulinarną, to tryb portretowy też będzie się świetnie sprawdzał, bo będzie nam ładnie rozmywał tło. No i teraz warto byłoby jeszcze zadbać o tło i o światło. O tło, dlatego że mam tutaj jeszcze wodę. Być może ona też będzie całkiem fajnie wyglądała w butelce, z miętą. Myślę, że jako taki dodatek też będzie dobrze to wyglądało. I teraz musimy zadbać o światło. Mamy światło naturalne, i ono pada nam z tej strony. Więc dobrze byłoby doświetlić tego burgera srebrną częścią blendy. Blendy możemy zrobić zarówno z jakiejś białej kartki, z białego kartonu oklejonego na przykład folią aluminiową tak, żeby po prostu odbijało nam to światło. Ok, i teraz doświetlam tego burgera. Skupiam uwagę na nim, fotografuję, zaczynam zazwyczaj od fotografowania z połowy wysokości, a następnie troszeczkę wyżej i patrzę, co będzie tutaj najlepiej wyglądało. Ok, i teraz to wygląda w porządku. I teraz fotografuję standardową aplikacją iPhone'ową. Natomiast myślę, że warto byłoby spróbować jeszcze użyć Adobe Lightroom'a. OK. I teraz przechodzę do fotografowania. I teraz sprawdzam moje parametry. Nie będę miał tak rozmytego tła, ale ten burger wygląda tutaj naprawdę fajnie. Mam ISO 80, tryb T, czyli jestem w tym zbliżeniu. 1,94 sekundy i jest bardzo w porządku. I teraz skupiam się przede wszystkim na tym pierwszym burgerze. Według mnie bardzo fajnie to wygląda. Jeszcze jedną rzecz spróbuję. Delikatnie przymknę tę bułkę. Słuchajcie, jak widzieliście, mamy całkiem fajne zdjęcie kulinarne przy użyciu światła dziennego. A co, jeśli tego światła dziennego nie będzie? Zaraz zasłonimy okno i w kolejnej scenie pokażę Wam, jak zrobić to ze światłem sztucznym. Do zobaczenia. No dobrze, a co jeśli nie mamy światła dziennego? Może się tak zdarzyć, na przykład możemy robić zdjęcia dopiero po zmierzchu. Dlatego wykorzystuję bardzo prostą lampę. To jest y, lampa dostępna w sieci, żarówka LEDowa, biała parasolka, dzięki której światło jest bardziej miękkie. Klasyczny statyw, przy czym. To światło może być takie troszeczkę płaskie, więc do tego użyję jeszcze lampki takiej LEDowej, którą będę świecił ciepłym światłem, bo tutaj mamy światło barwy dziennej, a tu uruchomiłem światło barwy takiej żarowej. Więc mogę sobie to ustawić w jakikolwiek sposób, tak żeby to spowodowało mi tutaj doświetlenie takim, takim cieplejszym kolorem od tyłu naszych burgerów. To będzie dobrze grało z tą ciepłą kolorystyką naszej sceny. Równie dobrze mógłbym. Na przykład obniżyć w jakiś sposób tę lampę i zapalić żarówkę, ale w związku z tym, że mam lampę LEDową fotograficzną, użyłem tego w ten sposób. I teraz włączam nagrywanie mojego ekranu i zrobimy zdjęcie bardzo podobne jak wcześniej, tylko właśnie przy użyciu światła sztucznego, i tu już nie będę używał blendy, bo z drugiej strony mam po prostu to ciepłe światło. I teraz tak, tego światła jest mniej niż światła naturalnego i w Lightroomie włączyłem ISO 160 i przy ISO 160 wychodzi mi. 1,7 sekundy. Ok. I teraz robimy zdjęcie. Dobrze, jeszcze zbliżymy się do tego burgera. Niech on, ten pierwszy burger, niech będzie naszym, ten głównym. Dodatkowo jeszcze dodałem tutaj trochę pieprzu kolorowego, tak żeby uzupełnić ten kadr. Ładnie zarysowuje nam to tym cieplejszym światłem od tyłu. I według mnie nasze zdjęcie kulinarne, naszych burgerów zamówionych od lokalnych dostawców jest gotowe. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób wyedytować te zdjęcia, ale to za momencik po krótkim cięciu. Do zobaczenia. No dobrze, jak widzieliście, zrobiliśmy smakowite zdjęcia naszych burgerów, a teraz wypadałoby z nimi coś dalej zrobić. Widzicie w tym momencie na ekranie zdjęcie, które wyszło bezpośrednio z aparatu i na początku wyedytujemy je w klasycznej aplikacji e, zdjęcia, a następnie przejdziemy do Lightrooma i tam wyedytujemy zdjęcie, to, które zrobiliśmy przy użyciu Lightrooma. I teraz tak, wej wchodzimy w edycja, następnie e, szukamy filtrów. Myślę, że to zdjęcie obrobione przez jeden z filtrów, wcześniej już to tutaj sprawdziłem, że filtr... Wyrazisty ciepły wygląda naprawdę fajnie, ale trzeba go dalej e, dopracować. Więc przechodzimy do klasycznych suwaków i przejdziemy tutaj do e, świateł. Delikatnie światła przyciemnimy, tak żeby mieć jeszcze więcej szczegółów w tych najjaśniejszych partiach. W cieniach też troszeczkę przywrócimy szczegółów, więc dodamy wartości do cieni. Następnie znalazłbym nasycenie i troszeczkę nasyciłbym to zdjęcie, żeby ono miało jeszcze więcej nasyconych kolorów. To fajnie widać po pomidorze tego w tym burgerze. Jak również delikatnie jeszcze bym ociepił to zdjęcie, więc suwakiem ciepło, delikatnie przesuwam to w prawo. No i tutaj chciałbym jeszcze, żeby to moje zdjęcie miało winietę, to znaczy, żeby rogi były zaciemnione, żeby mój wzrok skupiał się bardziej na tym burgerze. Więc przechodzimy do winiety i dodamy tutaj winietę. Jak widzimy, szczególnie tutaj te rogi kadru i góra tego kadru robi się ciemniejsza. Ale ten kadr jest troszeczkę za szeroki, więc to, co bym jeszcze zrobił, to włączyłbym narzędzie kadrowania i dokadrowałbym to zdjęcie, tak, żeby skupić się tutaj głównie na tym burgerze. Zatwierdzam i moim zdaniem... To zdjęcie w porównaniu do takiego zdjęcia jest dużo bardziej smakowite. A co w Lightroomie? Przejdziemy do Lightrooma. I tutaj włączmy sobie jedno ze zdjęć. Myślę, że niech to będzie na przykład takie zdjęcie albo takie, czyli raczej ten bliższy kadr. Tam mieliśmy dalszy. Tutaj zrobimy, zrobimy bliższy. I ono jest według mnie zbyt chłodne, więc przejdziemy sobie do koloru i ocieplimy ten balans bieli do około 5000 kelwinów. Ono już teraz wygląda lepiej. Teraz delikatnie przycie, przyciemnimy jasne partie, czyli suwak highlights w lewo, shadows w prawo, żeby przywrócić szczegóły z ciemnych partii. Delikatnie rozjaśniłbym całe zdjęcie, jak również troszeczkę dodam do niego kontrastu. W kolorze jeszcze podbiję kolorystykę całego zdjęcia suwakiem Vibrance. Następnie tutaj też chciałbym dodać winietę, więc mogę przejść do efektów. No i mam tutaj winieta. Następnie przyciemnię tutaj rogi tego zdjęcia. No i w tym momencie z takiego czegoś zrobiło się coś takiego, a to tylko kilka suwaków. Możemy też to wyedytować presetem, czyli zbiorem ustawień, które będą już dużo bardziej zaawansowane, ale dostaniecie ten preset ode mnie. W opisie tego filmu przejdziemy sobie do tego zdjęcia i zobaczcie. Ja wybiorę teraz mój preset, ja go sobie nazywałem Boho. On mi się świetnie sprawdza przy wielu zdjęciach. Natomiast teraz ten burger nie wygląda zbyt apetycznie, więc zatwierdzimy sobie ten preset. Ale przejdziemy z powrotem do dalszych suwaków. W, suwaku, w suwakach Light dodam ekspozycji. Delikatnie przywrócę jeszcze szczegółów z tych ciemnych partii. Natomiast w suwakach od koloru na pewno ocieple to zdjęcie. Ona ma teraz fajny, taki ciepły i brązowy charakter, jak również podbije sobie jaskrawość, czyli vibrance. I zobaczcie teraz, że z takiego czegoś zrobiliśmy coś takiego przy użyciu presetu, który dostaniecie ode mnie. I dalszych korekt, które zrobiliśmy. Natomiast tutaj mamy bardziej naturalną edycję, tutaj mamy taką bardziej, bym powiedział, instagramową, więc to już zależy tylko i wyłącznie od was. Bawcie się tymi zdjęciami, no a te smakowite burgery już są w naszych brzuchach. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.